Zarabianie na swoim hobby dla wielu osób jest jednym z najbardziej wymarzonych rozwiązań, jeżeli chodzi o własny biznes. Jest to rozwiązanie, które posiada prawie same korzyści. Robimy bowiem to, co kochamy, rozwijamy się w swoich zainteresowaniach i przy okazji zarabiamy pieniądze. Z drugiej jednak strony wiele osób uważa, że zarabianie na swoim hobby może spowodować, że wypalimy się zawodowo i nie będziemy już z tak dużym entuzjazmem podchodzić do naszej pasji. Jaka jest więc prawda? I czy warto przekuć swoje hobby w coś, na czym będziemy mogli zarobić? W dzisiejszym wideo postaramy się odpowiedzieć na powyższe pytanie. Ponadto podam Wam aż 9 pomysłów na hobby, które możecie zamienić w pełnoetatowy biznes. Zapraszam Was więc serdecznie do obejrzenia tego materiału do samego końca. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo. Bardzo serdecznie i już teraz zachęcam Was do zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym materiałem. Czy hobby może stać się pełnoetatową pracą? Wiele starszych osób uważa, że nie. Jest to jednak mylne myślenie, które zostało w pewnym stopniu zaszczepione w głowach młodych ludzi przez rodziców i społeczeństwo. Nie można ich za to winić, ponieważ jeszcze 30-50 lat temu tak rzeczywiście było. Osoba, która miała pracę powiązaną ze swoimi zainteresowaniami, była zdecydowanym wyjątkiem. Dziś, dzięki sieci, dostęp do produktów i usług jest na tyle łatwy, że praktycznie każdy może przekuć swoje hobby w biznes bez specjalnych problemów. Społeczeństwo staje się coraz bardziej konsumpcyjne i większość ludzi woli zatrudnić do wykonania czegoś specjalistę, niż samemu ubrudzić sobie ręce. Dzieje się tak praktycznie we wszystkich dziedzinach, co widać na przykład po rosnącym zainteresowaniu na produkty takie jak biżuteria, czy też konfitury własnej roboty. Ludzie są dziś zdolni kupić tak naprawdę wszystko i jeżeli pokażemy im, że naprawdę tego potrzebują lub że dany produkt czy też usługa poprawi ich życie, na pewno to zrobią. Warto więc pomyśleć nad tym, żeby coś, co nas interesuje i z czego czerpiemy radość na co dzień, zamienić źródło dochodu i połączyć przyjemne z pożytecznym. Jeżeli zastanawiacie się więc, czy z Waszej pasji da się w jakiś sposób zarobić, odpowiem, że oczywiście tak. Oto kilka przykładów. Jeżeli lubisz projektować i tworzyć różnego rodzaju rękodzieło, wyszukuj w internecie podobne produkty i sprawdź, w jakich cenach ludzie je sprzedają. Nie znalazłeś niczego podobnego? To nie oznacza nic złego. Może będziesz pierwszą osobą, która wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom klientów. Nie trzeba jednak nic produkować, by zacząć zarabiać. Być może jesteście dobrzy w jeździe na deskorolce. Spróbujcie ogłosić się na lokalnych portalach ogłoszeniowych i Facebooku. Rodzice bardzo chętnie zapisują dzieci na zajęcia, na których mogą nauczyć się czegoś i aktywnie spędzić czas. Jeżeli lubisz na przykład gotować dania kuchni chińskiej, możesz przygotować szkolenie lub spotkania, podczas których będziesz uczył je przygotowywać inne osoby. Możesz napisać własny e-book, a następnie zacząć go sprzedawać w nieograniczonych ilościach sztuk. Pomysłów jest tak naprawdę nieskończenie wiele i tylko od nas zależy, czy zdecydujemy się na pierwszy krok i spróbujemy wyjść do ludzi z czymś, czym zajmujemy się na co dzień, a co kochamy i czym się interesujemy. Żeby zacząć zarabiać na swojej pasji, nie potrzeba tak naprawdę wiele. W niektórych przypadkach można po prostu zacząć od sprzedaży swojego produktu tudzież usługi znajomym. To tak naprawdę pierwszy krok na drodze do przekucia swojego hobby w biznes. Aby sprawdzić, czy Twój pomysł na biznes jest dobry, wystarczy sprawdzić jedynie kilka rzeczy. Po pierwsze, zapytaj znajomych, co sądzą o Twoim pomyśle na zarabianie pieniędzy. Czasami nie musimy nawet pytać, ponieważ nasi znajomi sami chcą nam dać pieniądze za to, co robimy, lub przyprowadzają do nas pierwszych klientów. Naprawa laptopa czy upięcie fryzury na imprezę mogą stać się początkiem czegoś większego. Wystarczy być wyczulonym na sygnały, jakie daje nam otoczenie. Jeżeli widzicie, że hobby, które kochacie, ma predyspozycje, warto postawić kolejny krok i założyć własną stronę internetową. Własna platforma nie jest droga, a daje nam bardzo wiele korzyści. To tam możemy kierować naszych potencjalnych klientów, dodawać naszą ofertę czy też portfolio, jak również pokazywać zdjęcia z udanych realizacji. Strona www daje nam również pewien status eksperta i pokazuje, że jesteśmy profesjonalistami w tym, czym się zajmujemy.
Kolejnym krokiem na naszej drodze do zarabiania pieniędzy na pasji jest udoskonalanie. Co mamy udoskonalać, zapytacie? Tak naprawdę wszystko, zaczynając od naszych umiejętności poprzez nasze produkty czy usługi. I tutaj istnieje jedna bardzo ważna zasada. Zawsze starajcie się słuchać tego, co mówią do Was Wasi klienci. Masę osób robi to, co sama chce, a nie to, co oczekuje klient, a potem dziwi się, że dany biznes nie wypalił. Pamiętacie stare powiedzenie? Nasz klient, nasz pan i to dzięki niemu zarabiamy pieniądze. W związku z powyższym, naszym nadrzędnym zadaniem jest uszczęśliwić osoby, które się do nas zgłaszają, nawet kiedy sami zrobilibyśmy coś nieco inaczej. Kolejną sprawą w słuchaniu klientów są pomysły, jakie przynoszą oni do nas. Czasami może okazać się, że gdy kilku klientów pyta o to samo, warto zainteresować się tematem i poszerzyć swój asortyment lub nawet zmienić profil działalności. Teraz pokażę Wam kilka przykładów osób, które przekuły swoje hobby na biznes. Pewien zapalony biegacz postanowił recenzować obuwie do biegania i założył sklep internetowy z butami. Kobieta lubiąca gotować sprzedaje domowe wypieki na imprezy okolicznościowe. Student elektromechaniki naprawia różne popsute sprzęty. Właścicielka psa rozpoczęła tresurę innych czworonogów. Malarz wystawia swoje prace na rynku krypto NFT. Wielki pasjonat wędkarstwa pisze książkę na ten temat. Preppers zakłada kanał na YouTubie o tematyce survivalu i zarabia na reklamach. Matka piątki dzieci zakłada blog dla innych mam, które się jej radzą. Chłopak uwielbiający futbol zaczyna karierę piłkarską. Podróżnik kochający dalekie wyprawy zaczyna zabierać ze sobą inne osoby, aby te również przeżyły przygodę. Jak widzicie, nasze hobby może stać się sposobem na zarabianie pieniędzy niezależnie od tego, czym się aktualnie zajmujemy. Dzisiejsze czasy dają nam ogromne możliwości rozwoju i tak naprawdę praktycznie każda pasja może zostać przykuta na biznes. Co jednak, kiedy nie mamy żadnych zainteresowań? Nic straconego. Wejdźcie na stronę sprytnypieniądz.pl/wiedza i zapoznajcie się z ofertą mojego autorskiego e-booka 99 sprytnych pomysłów na zarabianie w sieci. Na pewno znajdziecie tam kilkanaście znakomitych pomysłów, które mogą stać się zalążkiem czegoś większego. Mam nadzieję, że to wideo dało Wam wartość. Jeżeli tak się stało, zapraszam Was serdecznie do pozostawienia komentarza z Waszym hobby, jak również z dobrym słowem lub pomysłem na nowe wideo. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.